zgłusza Redeko. www.redeko.pl. Wszystko zależy od Was. To głosy fanów sportu są najważniejsze i Wy wybierzecie zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Dziś krótki poradnik, w jaki sposób można głosować. Głosujemy tak jak w zeszłym roku na dwa sposoby, czyli pierwszy sposób to są na kuponach zamieszczanych co tydzień w tygodniku Słowo Sportowe. Wypełniamy kupony, na których możemy zagłosować na trzech zawodników, trenera oraz działacza roku. W przypadku głosowania za pośrednictwem SMS-u wystarczy znaleźć swoich przedstawicieli i zagłosować. SMS o odpowiedniej treści, na przykład Gala 101, wysyłamy pod numer 7157. Jedna wiadomość kosztuje złotówkę i 23 grosze. Kto zdobędzie tytuły w poszczególnych kategoriach, to dobre pytanie, na które jeszcze nikt nie zna odpowiedzi. Faworytów w kategorii najpopularniejszy sportowiec jest co najmniej kilku. Drugi sposób to są SMS-y, czyli wysyłamy SMS-y pod podany w tygodniku Słowo Sportowe numer z numerem swojego kandydata. Jak zwykle podczas tego plebiscytu doceniani są też ci, którzy naszych sportowców przygotowują do startu w najważniejszych imprezach. Mowa rzecz jasna o trenerach. Wśród trenerów wiadomo, że najbardziej popularną dyscypliną w Polsce jest wciąż piłka nożna, także no pewnie tutaj duże szanse ma Piotr Stokowiec. Także trenerzy lekkoatletów, czyli Marek Rożej, Dariusz Łoś mają duże szanse, żeby znaleźć się w tej piątce, ale także Renata Klekotko, czyli trenerka naszych parakajakarzy, którzy z Rio również przywieźli złote medale. Warto jeszcze wspomnieć o kategorii najlepszy działacz. To grupa ludzi, która stara się, by sportowiec i trener nie musieli myśleć o sprawach organizacyjnych. Jak się nie uda, działacze są krytykowani na prawo i lewo. Jak się uda dopiąć budżet, wszyscy mówią, no okej, taka ich rola. Praca może trochę niewdzięczna, ale fachowców w tej branży mamy. Wśród działaczy tak naprawdę już mamy gdzieś tam podliczone cząstkowe wyniki. Też piłka nożna, ale nie tylko. Tutaj też stawiamy na sport dzieci i młodzieży i także tacy działacze również zdobywają dużo punktów. Wyniki plebiscytu poznamy 20 stycznia podczas Wielkiego Balu Sportowca, który tradycyjnie zorganizowany zostanie w klubie biznesowym na Stadionie Wrocław. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl